Hej, witam Was serdecznie w podcaście Black Hat Ultra Team. Nazywam się Kamil Dąbkowski i chciałbym w dwóch słowach opowiedzieć o tym, jak powstał pomysł na ten podcast, o jego specyfice i założeniach. W większości z Was jest już prawdopodobnie znany podcast Black Hat Ultra, gdzie spotykam się z ludźmi związanymi z biegami górskimi w Polsce. Najczęściej są to zawodnicy pierwszoligowi. Od początku działalności podcastu przy głównej stronie facebookowej działa również grupa, która ma coraz więcej członków, a kilka tygodni temu jeden z nich, Krzysztof Bednarz, rzucił pomysł, abym nagrał odcinek o sobie, bo z chęcią by posłuchał skąd się wziąłem. Pomyślałem, że to dobry pomysł, zwłaszcza że gdy rozpocząłem moją podcastową historię we wrześniu 2018 roku, nie spodziewając się tak pozytywnego odzewu, po pewnym czasie zacząłem czuć się jak Intrus, który wparował na imprezę. Tytułem Polskie Ultra i nawet się nie przywitał. Drugą myślą było, okej, okay, odpowiem na pytania, które grupa do mnie ma, ale przecież nie będę tego wrzucał jako kolejny odcinek podcastu obok Świerca Bielawy Dołęgowskiego czy Bereznowskiej, prawda? I tutaj mnie olśniło, postanowiłem stworzyć drugi podcast, gdzie swoje historie będą opowiadać ludzie tzw. zwykli. Mówię zwykli, ale przecież wszyscy wiemy, że każdy jest wyjątkowy. Niezależnie od tego, czy staje na podium, czy kończy biegi ledwo, mieszcząc się w limitach, każdy ma swoją historię do opowiedzenia. I tych historii jestem właśnie głodny. Tutaj pojawił się jednak problem. Nie mogę przecież jeździć po kraju do każdego, kto będzie chciał swoją historię opowiedzieć, nagrywać go, montować, umieszczać na YouTube. No, po prostu nie dam rady fizycznie. W związku z tym, będziecie nagrywać swoje historie sami i wysyłać je do mnie. Ja ten materiał zmontuję i udostępnię w serwisie podcastowym. Dokładne zasady przygotowywania materiału umieszczę na grupie. Wyzwanie dla Was opowiedzieć tę historię w sposób atrakcyjny. Z mojej strony, ważne jest to, żeby zminimalizować ilość pracy, którą muszę włożyć w ten nowy podcast, a zmaksymalizować dostęp do Waszych niezwykłych historii. Nie będzie więc wersji YouTube, długich opisów, specjalnej grafiki. Będziecie Wy i Wasza historia, którą będziecie mogli podzielić się z każdym. Sam jestem ciekaw jak ten pomysł się przyjmie i rozwinie. Zobaczymy. Ok. mam nadzieję, że wyjaśniłem już co nieco kwestię nowego podcastu. Zacznijmy więc jego pierwszy odcinek, w którym wystąpię ja, czyli Kamil Dąbkowski, znany również jako Black Hat. Witajcie serdecznie. Na grupie napisaliście pytania do mnie. Przeczytałem je i właściwie wychodzi na to, że żeby w pełni na nie odpowiedzieć, muszę opowiedzieć w skrócie o większości swojego życia. Czyli tak, jakbym chciał, żeby moi goście opowiadali o sobie. Ja co prawda nie lubię, jak goście mówią krótko, ale obiecuję, że będę się streszczał. Zaczynajmy więc. Nazywam się Kamil Dąbkowski, mam 45 lat. Urodziłem się oraz mieszkam w Warszawie. Dzieciństwo miałem raczej klasyczne. Mama, tata, starsza siostra, mieszkanie na warszawskiej Pradze, w szkole raczej trójki niż czwórki, dużo grania w piłkę, zimą dwa tygodnie w szczytku na nartach, latem trochę leżenia na plaży, którego nie byłem fanem, dużo spływów kajakowych Czarną Hańczą, którą uwielbiałem, spacery po górach, Tatry, Bieszczady, czasem Skałki. Raczej klasyka i w ilościach normalnych, to znaczy tylko w okresie wakacyjnym. Nie było wypadów weekendowych w góry, nie te czasy, za daleko. Pamiętam z dzieciństwa, jak ojciec nie chciał iść ze mną na rysy. Zawsze mówił, na rysy to sobie pójdziesz z kolegami na studiach. Myślicie, że poszedłem? Dotarłem tam dopiero grubo po trzydziestce. Gdy miałem dziesięć lat, do mojej szkoły wpadli na godzinę wychowawczą harcerze wodniacy i zwerbowali prawie całą moją klasę do drużyny. Tak zaczęła się zdecydowanie moja największa młodzieńcza przygoda – Zbiórki mieliśmy w Warszawie na cyplu czerniakowskim. Tak na marginesie to dzisiaj prawie codziennie jestem tam na treningu. Od października do maja spędzaliśmy czas na remontowaniu jachtów. Mieliśmy ich sporo: trzy, tak zwane Nadzieje, sześcioosobowe jachty kabinowe zaprojektowane i wykonane w harcerskim ośrodku wodnym, i dwie Omegi. Każdy weekend i kilka razy w tygodniu laminowałem, szpachlowałem i malowałem nasz dobytek. Nawąchałem się wtedy klejów, laminatów i rozpuszczalników za wszystkie czasy. W majówkę urządzaliśmy spływ naszych łódek z Cypla Czerniakowskiego nad Zalew Zegrzyński, a po zakończeniu szkoły, z końcem czerwca, ruszał hol narwią i krętą pisą na Mazury. Tam się odbywały obozy, a z końcem września nasza studencka kadra spływała znowu nad Zalew i do Warszawy, po czym znowu wpadaliśmy w rytm remontowy. Spędziłem w tej drużynie 11 wspaniałych lat. Te lata wypracowały we mnie na pewno duży szacunek do dyscypliny i współpracy. Pod względem sportowym było to jedno wielkie obijanie się, omówmy się, żeglarstwo śródlądowe nie buduje za bardzo wytrzymałości, ale uwrażliwia na światło, zapachy wiatru, roślin i wody. Początek studiów oznaczał koniec czynnego uczestnictwa w drużynie. Przez kilka lat miałem jeszcze własną łódkę kabinową, potem żeglarstwo wyparowało z mojego życia na prawie 14 lat. Studiowałem bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Poznałem tam swoją pierwszą żonę. Tak, miałem 21 lat, gdy ożeniłem się po raz pierwszy. Możecie się śmiać, sam się dzisiaj z tego śmieję. To były inne czasy, no i trzeba było być przyzwoitym chłopakiem, prawda, tato? Wbrew pozorom nie rozwinąłem kariery bibliotekarza czy archiwisty. Jako młody chłopak grałem dużo w gry komputerowe, również te sportowe. Biegałem na ekranie monitora nie tylko z pistoletem, ale również na stadionie ruszając manetką joysticka, to w prawo to w lewo, napędzając wirtualne nogi, doprowadzając styki tegoż joysticka do częstych awarii. Moje zainteresowanie grami przerodziło się w umiejętności obsługi komputera. Te z kolei doprowadziły mnie do montażowni filmowej na ulicy Dąbrowskiego w Warszawie, gdzie zostałem asystentem montażysty. Tam wypatrzył mnie redaktor z telewizji polskiej i zaproponował mi pracę. Spędziłem w TvP 5 lat montując programy i wykonując animacje dla działu rozrywki programu drugiego. W sumie fajne czasy, ale siedziałem tam trochę za długo i pracowałem zdecydowanie zbyt ciężko. W międzyczasie po godzinach montując teledyski hip-hopowe. Pytacie mnie, czym się zajmuję, tak więc do dziś to, czym się zajmuję, można ująć jednym słowem: postprodukcja, w tym przypadku postprodukcja filmowa i telewizyjna głównie reklamowa. W tej robocie, w dużym skrócie, chodzi o to, że dostajesz nakręcony materiał filmowy przez ekipę, reżysera, producenta itd. Ten materiał trafia do postprodukcji, czyli montujesz go, nadajesz mu kolor, dodajesz animacje, napisy, upiększasz, domalowujesz, usuwasz, dodajesz dźwięk, muzykę i wypuszczasz na antenę. Nie wiem jak w waszych branżach, ale w postprodukcji pracuje się bardzo długie godziny. Często noce, jest się zależnym od komputera, który jest często za słaby, od innych ludzi, którzy popełniają błędy, ale i również od naszych własnych błędów. I wtedy trzeba pewne procesy zaczynać od nowa. A to wszystko na zaraz, na już. Dużo stresu, dużo nadgodzin, praca trochę nieludzka i siedząca. Znacie reklamy żubra? Z tym sztucznym komputerowym żubrem, co ma wyglądać jak prawdziwy? Mniej więcej tym się zajmuje, ale w tej chwili już bez żubra. Jak patrzę na moją pracę dzisiaj, to ona dokładnie wymaga tego, co jest we mnie zaszyte, czyli uporu, dopinania rzeczy do końca, umiejętności komunikacyjnych, wyobraźni. Projekty w mojej pracy często miały też charakter misji. Na przykład trzeba było zrobić fajnie, ładnie, ale szybko i za małe pieniądze. Motorem był na przykład dobry reżyser, fajny zespół, z którym się pracuje, obietnica ciekawszych projektów kiedyś tam. Błykałem te rzeczy przez lata jak młody Pelikan. Niestety ta praca totalnie gnębiła moje zamiłowanie do wolności, poczucie szacunku do tego, co się robi, i ogólnie do sensu życia, dlatego w pewnym momencie przyszedł czas na zmiany. Ale wróćmy na chwilę do tego, co się działo przez moje lata 30. sportowo. Działo się zupełnie nic aż do 2003 roku, gdy podczas wakacji w Hiszpanii zobaczyłem na niebie latawcę. W kitesurfingu zakochałem się bez pamięci, i przez kolejne 5 lat siedziałem w tym bardzo głęboko. Do kitesurfingu doszedł snow który kochałem sobie jeszcze bardziej, bo można było ten sport uprawiać na polu czy zamarzniętym zalewie zegrzyńskim. Śniegu potrzebowaliśmy bardzo niewiele, natomiast zawsze był problem z wiatrem. Wyjazdy na HL na tak zwaną prognozę wiatrową, tyle razy skończyły się fiaskiem, że w końcu zarzuciłem ten sport kompletnie i znowu usiadłem na kanapie. Żeby było też jasne, to była zabawa, a nie uprawianie sportu. Nie szedł za tym żaden specjalistyczny trening, od po prostu miłe spędzanie czasu i adrenalina związana ze skokami. W 2006 roku było wielkie boom, gdyż zmarł mój ojciec. Dosyć niespodziewanie, na raka. Niespodziewanie, bo zazwyczaj faceci w mojej rodzinie żegnali się ze światem z powodów sercowych. Tym razem ktoś tam podczas bypassów nie dopatrzył czarnej plamki, z której szybko się zrobił rak. Osiem miesięcy i było po zabawie. Słuchajcie, mój ojciec miał wtedy 57 lat. Był bardzo młody. Wiem, że takie historie dzieją się często, ale ta jest moja. Kolejny kawałek mojej ultra układanki. Szalenie istotny. Dzisiaj, jak biegam, to bardzo dużo rozmawiam z tatą i zastanawiam się, co by powiedział na to całe ultra. Po śmierci taty, dzieją się ciekawe rzeczy. Zasady, które wpają mi ojciec, trochę tracą na mocy i zaczynam żyć własnym życiem. Zaliczam lekki dołek, rozwodząc się. Na szczęście mam córkę, wspaniałą dziewczynkę, która dzisiaj ma 13 lat. No dobra. Dochodzimy trochę do teraźniejszości. Posłuchajcie. Siedziałem na kanapie i pracowałem bezrefleksyjnie aż do wiosny 2013 roku, kiedy wpadł mi w ręce magazyn dla mężczyzn, a w nim artykuł o rajdach przygodowych. Miałem wtedy 38 lat. Poczułem zapach przygody i tego dnia przebiegłem 4 km, wypływając płuca. Pomyślałem, okej, okay, żeby zrobić taki rajd, trzeba być mocnym w nawigacji. Rzuciłem się więc na 60-kilometrową trasę pierwszej edycji mazurskich tropów, biegu na orientację. Okazało się, że moje harcerskie umiejętności już dawno odeszły w niepamięć, wywiane z mojej głowy ultra godzinami spędzonymi przed ekranem komputera. Trasę pokonałem w limicie, ale z 10 punktów zdobyłem 6. Potem pomyślałem, okej, okay, to może maraton. Ściągnąłem z internetu plan treningowy, powiesiłem na ścianie w pracy i pół roku później stałem na starcie maratonu warszawskiego. Ukończyłem go z czasem 3 godzin 33 minut. Z tego startu pamiętam piękną metę pod dachem stadionu. Było mega. Jak się narodził pomysł na ultra, pytacie? Banalnie. Niedługo po maratonie wpadła mi w ręce książka Jedz i biegaj z Kota Jurka. Wtedy już wiedziałem, że do rajdów przygodowych trzeba zebrać zespół ludzi i ciężarówkę sprzętu. To nie była moja bajka. Ja lubię rzeczy proste i szybkie. Padło więc na ultra. Czytałem o tych wszystkich bedwaterach, hard rockach i western statesach z wypiekami na twarzy, czułem w tym magię, której chcę dotknąć. Z dnia na dzień zostałem weganinem i ultrasem. Oczywiście ultrasem nie można zostać siłą woli, trzeba coś tam przebiec, ale wiecie o co mi chodzi? Ja po prostu wiedziałem, że jestem w stanie przebiec więcej niż maraton i że jestem to w stanie zrobić po górach. A co najważniejsze, ja tego chciałem. Dwa tygodnie po moim pierwszym maratonie stałem już na starcie maratonu bieszczackiego. Pobiegłem go jak na żółto dzioba przystało, za szybko. Połówka poszła super, a potem było umieranie. 47 km, 5,5 godziny. Potem zacząłem prawdziwy trening pod okiem Artura kurka. Szykowałem się oczywiście na rzeźnika w 2014 roku. Miałem 8 miesięcy do startu. Trenowałem dzielnie. Na miesiąc przed rzeźnikiem wziąłem udział testowo w pierwszej edycji maratonu Chojnik 43 km 2200 w górę 6,5 godziny, bardzo słabo. Miesiąc później rzeźnik, 78 km 3700 w górę 11 godzin 40 minut. Troszkę lepiej. Po rzeźniku pobiegałem jeszcze może dwa miesiące i straciłem poczucie celu w tym bieganiu. Usiadłem na kanapie, ale nie zapomniałem o bieganiu, ciągle się tym interesowałem. Przez kolejne trzy lata miałem może 3-4 zrywy regularnych treningów po 2 trzy tygodnie i znowu wszystko odchodziło. To, co pozostało ze mną do dziś po pierwszym zrywie biegowym, to jest dieta roślinna, którą serdecznie wszystkim polecam. Mój kalendarz biegowy zaczyna wypełniać się kropeczkami wykonanych jednostek treningowych dopiero od lipca 2017 roku. I tak naprawdę od tego momentu liczę to, że biegam. Wtedy to właśnie, będąc w Zakopanem, zobaczyłem z kolegą na Krupówkach dwóch zniszczonych ludzi, którzy pod nosem szeptali coś o hardej. Okazało się, że tą hardą wygrał mój były trener Artur Kurek. Ależ mi to dało kopa. Znowu się zaczęło wymyślanie celów startowych, treningów, rozkminianie obuwia, jedzenia itd. Powstał w głowie plan spełnienia marzenia: przebiec hard rocka. Oczywiście wszyscy wiemy, jak obłędnie trudno jest się dostać na ten bieg. Wyjść zwycięsko z loterii graniczy z cudem. Pewnym mykiem jest zdobycie punktów podczas wolontariatu na hard roku. Niestety organizatorzy wcale nie są chętni do przyjmowania ludzi spoza Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej. Tak czy siak, poza loterią trzeba ukończyć jeden z biegów kwalifikacyjnych, a te też nie są byle jakie. Musi to być 100 milowiec z przewyższeniami między 8 a 10 kilometrów. Wiele znanych amerykańskich biegów, takich jak Leadville czy Western States, nie kwalifikuje do hard rocka. Na szczęście do hard rocka kwalifikuje UTMB. Więc zaczęło się zbieranie punkcików. Dwa lata temu trzeba było zebrać 15 punktów w trzech biegach. Za pierwszy cel obrałem sobie piekło Chantori i to tylko z powodu tego, że bieg odbywał się w mojej urodziny. O ja nieszczęsny. Spojrzałem na dystans 63 km, ale nie spojrzałem na przewyższenia. Marketing o tym, że jest to jeden z najtrudniejszych biegów w Polsce, jakoś do mnie nie dotarł. No ale jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć ultra, prawda tato? Pomimo wszystko postanowiłem się dobrze przygotować. Pojechałem nawet do Ustronia na trening, zrobić jedną z trzech pętli, które czekać mi będą na właściwie imprezie. Nie wiem czy wiecie, ale ten bieg startuje o północy, w połowie listopada, w Ustroniu. Aurę łatwo sobie wyobrazić. Na dole mokro, na górze zimno i śnieg, widoczność minimalna. Ja mam coś szczęście do takich biegów. Tak czy siak, pierwsza pętla poszła ładnie. Jak na treningu 330, druga już gorzej, 4 godziny 40 minut, ale zmieściłem się w limicie i wpuścili mnie na trzecią pętlę, która zajęła mi 5 godzin 11 minut. Atrakcją na koniec jest tak zwana ostatnia prosta, gdzie na odcinku 1,5 km pokonujesz przewyższenie 450 metrów. Powiem tak, jakimś cudem zmieściłem się w limicie. I zdobyłem te cztery punkty do UTMB. Kolejny krok to KBL. 5 punktów do UTMB. Moja pierwsza stuwa. No, troszkę więcej. Tutaj było bez niespodzianek. Bardzo fajna trasa. Fajnie mi się biegło. 15 godzin, 8 minut. Spoko czas, jak na takiego cieniasa jak ja. Pozostało mi do zdobycia 6 punktów. Wybór padł na 130-kilometrowy But. Imprezę tę znałem głównie z opowieści o słabo oznaczonych trasach, co mogę. Teraz potwierdzić, że jest w 100% prawdą. Tak czy siak, do tej pory jest to mój największy sukces biegowy, gdyż na mecie melduje się na ósmej pozycji, po 21 godzinach. Z minutami. Coś słabo obstawiony musiał być ten bieg. Pamiętam z tego biegu moje totalne skupienie i to, że 21 godzin minęło w błyskawicznym tempie. Ten bieg uświadomił mi też, że mogę więcej, że 100 mil leży w moim zakresie. Mając wszystkie punkty do UTMB wysyłam zgłoszenie i oczywiście nie dostaję się na bieg. Patrzę jeszcze raz na listę biegów kwalifikujących do Hard Rocka i wynajduję na niej UTMF. W mojej ukochanej Japonii, gdzie byłem z moją obecną żoną i supporterką 4 lata temu i gdzie braliśmy ślub. Pomyśleliśmy, że to świetny pomysł, żeby zrobić sobie wakacje i zdobyć kwalifikacje do Hard Rocka za jednym razem. No cóż. Historię mojego występu na tegorocznym UTMF opisałem na profilu Facebookowym Black Hat Ultra i zainteresowanych odsyłam do niego. Mówiąc w skrócie, warunki na trasie koszmarne. Góry dookoła Fuji pod wpływem deszczu zamieniają się w płynące błotem obłocone błoto. Organizatorzy oferują linę do wślizgiwania się po tym błocie i ześlizgiwania z niego. Generalnie koszmar biegacza. Żeby tego było mało, bieg zostaje przerwany ze względu na opady śniegu i oblodzenie. Jestem wtedy na 140 km po 27 godzinach biegu. Zostaje mi do mety 25 km, a oni przerywają bieg. Oznacza to, że Hard Rock nie weźmie mnie pod uwagę jako osoby, która zaliczyła bieg kwalifikacyjny. Na szczęście wpadło 5 punktów do UTMB. Podzielę się z wami pewną ciekawostką. Po biegu okazało się, że organizatorzy jako koniec biegu liczyli godzinę wyjścia z punktu, a nie godzinę wejścia. Wyobraźcie sobie, że siedzę, suszę koszulkę, dowiaduję się, że bieg jest przerwany, więc nie zależy mi na czasie. A ludzie rozmawiając między sobą po japońsku powoli wychodzą z punktu i idą sobie gdzieś. Przez tę godzinę siedzenia straciłem około 50 pozycji. Finalnie jednak i tak nie było źle. Na około 2400 osób byłem 256. I na tym właściwie kończą się moje biegowe doświadczenia. Jak widzicie, za wiele tego nie ma. Było po drodze kilka mniejszych biegów. Oczywiście lubię też biegać po płaskim. Specjalnie zresztą nie mam wyboru jako mazowszanin. Moje wyniki na asfalcie to 40 minut 30 sekund na 10 km, półmaraton w godzinę 28 minut, maraton w 3 godziny 11. Dycha jest do poprawienia bez dwóch zdań, mam nadzieję, że o dwie minuty. Z półmaratonu chętnie bym urwał 4 minuty. No i oczywiście szarpnę się kiedyś na złamanie trójki w maratonie. To by było na tyle, jeśli chodzi o moją historię. Teraz pora na wasze pytania. Zacznę od tych dotyczących życia i biegania, a potem przejdę do tych dotyczących podcastu Black Hat Ultra. Pyta Mirek Nowakowski o to, jak długo biegam ultra i czy mam ciśnienie na tempo, czy byle w limicie i na luzie? Jak długo biegam? Widzisz, to zależy jak spojrzeć. Zacząłem biegać 6 lat temu, ale z 3-letnią przerwą, więc moim zdaniem biegam od 2 lat. Czy się ścigam? Tak, owszem, jak na swoje możliwości oczywiście. Lecz przede wszystkim lubię biegać mądrze, czyli e, lubię gdy na końcu biegu to ja wyprzedzam, a nie jestem wyprzedzany. Gdy nie zdycham na trasie i równo rozkładam siły, to wtedy taki bieg uważam za udany. Bardzo dbam również o to, żeby nie przechodzić w marsz na płaskim czy delikatnym podbiegu. Napieram ile mogę, ale bez spalania się. Ciągle się uczę, na co mnie stać. Mamy w zimie takie biegi 10-kilometrowe po pagórkach w falenicy. Często jadę tam od początku pełną parą i sprawdzam, kiedy mnie odetnie. Koledzy się śmieją wyprzedzając mnie, ale ja sobie po prostu trenuję w ten sposób głowę, zmuszając się do wysiłku, gdy jestem wyczerpany. Teraz pytanie od Marcina Kądzielawy: Co spowodowało, że zaczęłaś biegać ultra? Miłość do gór? Czy może jakiś impuls w życiu? A może po prostu tak wyszło? Pierwszym impulsem do biegania ultra była książka Jec i biegaj z Jurka. Ale dzisiaj wiem, że tak naprawdę biegam i trenuję, żeby zachować zdrowie i cieszyć się życiem, żeby mieć na tyle wysoki poziom wytrenowania, żeby móc się angażować w różne aktywności sportowe i spędzać aktywnie czas blisko natury. Prawda jest też taka, że kurczę, no nie chcę umierać tak jak mój ojciec w wieku 57 lat, na jakąś głupią chorobę. No po prostu nie. To jest mój sposób na poradzenie sobie z tym problemem. KD pyta, jak wygląda mój trening? Od półtora roku plan treningowy rozpisuje mi Marcin Świerc i jestem bardzo zadowolony ze współpracy z nim. Świetnie kontroluje obciążenie jakie może mi dać i steruje regeneracją. Jego treningi często są bardzo wymagające i słaniam się wracając do domu. Generalnie biegam pięć razy w tygodniu, dwa razy w tygodniu ćwiczę core, stabilizację i mobilność. Bardzo dużo się rozciągam po treningu, nawet czasami do 40 minut. Tygodniowy kilometraż to między 70 a 90 km. Kade pyta dalej, czy jest szansa na podcast z Jerzym Górskim. Nie wiem, być może. Działam spontanicznie, na razie nie mam w planach takiej rozmowy. Myślę też, że o Jerzym Górskim zostało nagranych tyle materiału, że moja rozmowa z nim nie wniosłaby nic nowego. Czy można mnie spotkać w Górach Sowich? Bardzo bym chciał bywać tam częściej, więc jeśli chcesz pobiegać, to raczej musimy się ustawić na konkretny termin. Ciężko mnie tam spotkać przypadkiem. Kolejne pytanie. Jak udaje ci się łączyć czas, rodzinę, pracę, trening, zawody i nagrywanie podcastów? Radzę sobie w ten sposób, że mam po prostu listę priorytetów, której się trzymam. Jest to rodzina, praca, treningi i podcasty. Dokładnie w tej kolejności. Oznacza to, że jeżeli rodzina wymaga większej uwagi, to odpuszczam całą resztę. W praktyce wygląda to tak, że z treningów rezygnują bardzo rzadko, prawie nigdy. Częściej rezygnuję z podcastów, co widać w braku regularności, ukazywania się kolejnych odcinków. Pracę potrafię ustawić pod całą resztę, choć też czasami muszę się skupić tylko i wyłącznie na niej. Nie jest tak, że mogę ciągnąć wszystko naraz. Zawsze coś wymaga większej uwagi w danej chwili, ale ta lista priorytetów pomaga w podejmowaniu decyzji, na czym się aktualnie skupić. Czy mam wsparcie moich najbliższych w realizowaniu sportowych pasji? Tak, na szczęście mam. Moja żona Justyna supportuje mnie na zawodach i w życiu codziennym. Totalnie we mnie wierzy. Daje mi to naprawdę bardzo dużego powera. Córka troszkę mniej, ale ona ma teraz 13 lat, jest w wieku nastoletnim i to jest taki okres, który po prostu trzeba przeczekać. Jestem przekonany, że dzieciakom trzeba dawać po prostu dobry przykład. Z gadania nic nie wynika. Tomek Pawłowski ma do mnie pytanie: Jakie mam biegowe plany, cele, marzenia i czym zajmuję się zawodowo? Dwa lata temu odszedłem z firmy, w której pracowałem, otworzyłem własną działalność jako freelancer. W tej chwili prowadzę projekty animacyjne jako supervisor i jako artysta. Miałem taki moment w życiu, w którym zupełnie chciałem zmienić branżę, ale szkoda mi było tych lat doświadczeń. Poza tym bardzo lubię to, co robię. Zmieniłem też podejście do tego, co robię. Mniej angażuję się emocjonalnie i wykorzystuję technologię do pracy zdalnej z innymi artystami i z innymi firmami. Robię to samo, co na stałej posadzie, ale sprytniej, szybciej, w mniejszym stresie mam znacznie więcej czasu dla siebie niż kiedyś. Biegowe marzenia. Wiesz, poza tym hardrokiem to chcę po prostu sam wytyczać sobie trasy i nimi biegać. Nie jestem fanem zawodów. Oczywiście aspekt społeczny jest kapitalny, ale w górach wolę być sam i liczyć tylko na siebie. Mogę biec wolniej z większym obciążeniem, ale mieć świadomość, że wszystko zależy ode mnie. To mi daje poczucie wolności i prawdziwego spełnienia. Teraz odpowiem na kilka pytań odnośnie podcastów. Wojtek Kotarba pyta: Hej, skąd pomysł na podcasty? Co Cię zainspirowało? Dobre pytanie. Główną inspiracją były amerykańskie podcasty, których słucham od dwóch lat. Jestem fanem tego, co robi Rich Roll, sposobów, w jaki się wysławia i formułuje myśli. Duża klasa. Bierze też na siebie naprawdę trudne tematy i zawsze daje radę świetnie taką rozmowę poprowadzić. Dla mnie wzór. Właściwie to dzięki niemu po przeczytaniu książki Ukryta Siła w ogóle dowiedziałem się, czym są podcasty. Kolejną osobą inspiracją jest Michael Gervais, którego poznałem w jednym z podcastów Uricha. Jest psychologiem sportowym wysokiej klasy i jest moją wielką inspiracją, jeśli chodzi o prowadzenie rozmów ze sportowcami i rozkładanie na czynniki pierwszej ich motywacji. Michael Gervais prowadzi również swój podcast Finding Mastery. Potem usłyszałem podcast Grega Albrechta o polskich przedsiębiorcach. Grega poznałem w sytuacji zawodowej i bardzo go lubię i szanuję to, co robi. Potem wyskoczył z tym podcastem, który okazał się sporym sukcesem. To mi dało wiarę w to, żeby spróbować samemu. Podcasty są też częścią mojego duchowego rozwoju. Odkąd zacząłem mieć w życiu więcej czasu, inaczej organizując moją pracę, poczułem, że w końcu jest czas, gdy mogę coś zrobić bezinteresownie dla innych ludzi. Uważam, że dawanie siebie innym, tak po prostu, Powinno być bardziej powszechne. Ta dobra energia, którą się daje, wraca, i to nie są puste słowa. Być może naczytałem się za dużo Dalai Lama, ale być może jest to po prostu prawda. Spróbujcie. I tak to wszystko we mnie się działo i dojrzewało. Nie uważałem się za osobę, która potrafi rozmawiać z ludźmi. Miałem i nadal mam w sobie wiele niepewności. Często tak się spinam, że nie mogę zdania wydusić po polsku, i często kończy się tym, że takie pytanie muszę potem dograć. To wszystko jest naprawdę dla mnie dużą lekcją, ale uwielbiam to. Zwłaszcza jak widzę, gdy rozmówca wkręca się w rozmowę i łapiemy flow. Wtedy wy też to czujecie. Patryk Kozik pyta. Mam wrażenie, że masz ogólny zarys rozmowy, bez szczegółów, chyba że się mylę. Bo rozmowy są na luzie kompletnym, więc mam dwa pytania. Czy długo trwają prace nad projektem oraz z kim z czołówki światowej chcesz porozmawiać? To jest właśnie piękne w podcastach. Ten pozornie pozbawiony struktury, luźny zapis energii między dwiema osobami. Jest to możliwe dzięki temu, że odwrotnie niż w formach tradycyjnych, dajemy sobie na to czas. Nikt nikogo nie goni. Ja nie chcę zadawać oczywistych pytań i nie chcę oczywistych odpowiedzi. Mogę się skupić na osobie, z którą rozmawiam, a nie na... mogę się skupić na osobie, z którą rozmawiam, a nie na temacie, który jest do omówienia. Wtedy płynie energia i wszystko jest ok. Z kim ze światowej czołówki chciałbym porozmawiać? Wiesz, nie mam takich celów ani takich marzeń, ale zapewniam cię, że jak poczuję taką chęć, to wsiądę w samolot, polecę na koniec świata i nagram ten materiał. Problem z ludźmi popularnymi jest też taki, że oni tak często udzielają wywiadów, że mają gotowe odpowiedzi na każde pytanie. A to, co naprawdę wartościowe, trzymają głęboko w sobie dla najbliższych osób. Nie sądzę, abym miał takie umiejętności, aby przedostać się do tego miękkiego, ciepłego miejsca podczas krótkiej rozmowy. Musiałbym taką osobę znać dłużej. Jeżeli miałbym już wypowiedzieć jakieś marzenie, to chciałbym może kiedyś nakłonić Cortney Doalter do szczerej rozmowy, bo jeszcze nie widziałem, aby przed kimkolwiek się otworzyła, przykrywa wszystko swoim wspaniałym uśmiechem. Podobnie chętnie bym porozmawiał z Andrzejem Bargielem. Ale co mi Andrzej powie innego niż w setkach wywiadów, których udzielił? Jak kiedyś znajdę klucz do rozmawiania ze znanymi osobami, to wam powiem. Na razie do Davida Latermana mi daleko. Czy długo trwają prace nad projektem? Prace nad projektem trwają bardzo różnie. Najwięcej czasu zajmują mi dojazdy i postprodukcja, a nie sama rozmowa czy przygotowania. Postprodukcja jednego odcinka to około 10 godzin. Wliczam w to montaż, a raczej podczyszczanie dźwięku, gdyż bardzo rzadko wycinam coś lub przestawiam. Przygotowywanie oprawy graficznej na Facebooka i Instagram. Napisanie postu na Facebooka. Przygotowywanie wersji YouTube. Generalnie kupa roboty. Podcasterzy zazwyczaj mają do tego zespół ludzi. Jeśli chodzi o przygotowywanie do rozmowy, staram się wiedzieć o rozmówcy jak najmniej. Mam jeszcze to szczęście, że nie znam prywatnie osób, z którymi się spotykam, i jak siadam naprzeciwko nich, to interesuje mnie tylko ta osoba w tej chwili i zapis tej energii między nami. Im mniej wiem o sobie, tym z większą ciekawością do niej podchodzę. Jeśli wiem o kimś dużo tu już mam w głowie jakiś obraz tej osoby, i wtedy próbuję rozmową ten obraz wypełnić. To jest jak reżyserowanie filmu dokumentalnego. Najpierw piszesz scenariusz, a potem tak dobierasz obrazy, żeby pasowały do treści, którą chcesz przekazać. Chciałbym uzyskać efekt totalnie odwrotny: z niczego stworzyć coś na waszych oczach. KD zadaje pytanie: Twoje podcasty to kopalnia wiedzy i super źródło do czerpania motywacji. Myślałeś o tym, że to może w przyszłości przerodzić się w coś więcej, patrząc na rosnącą popularność biegania i też samego Ultra? Powiem Wam, że nie myślę o tym, dokąd podcastowanie mnie zaprowadzi. Traktuję to jako proces i jako przygodę. Chcę, aby to wszystko płynęło z mojego wnętrza, a nie z jakiejś kalkulacji. Wtedy będzie autentyczne i będzie bardziej przyciągać uwagę. Na razie wydaje mi się, że czuję to medium i to mi wystarcza. Przede wszystkim jednak napędza mnie do działania, jak obserwuję, jak wy na to reagujecie. Wiedza i motywacja, masz rację. Od początku chciałem się uczyć od mistrzów i dzielić się tym z wami. Dodałbym do tego jeszcze hasło: dobra historia i mamy mieszankę wybuchową. Ktoś kiedyś mnie zapytał, czy nie myślałem o tym, aby zbierać pieniądze od ludzi na cele podcastowe, i powiem wam, że nie czuję tego. Myślę, że czułbym się uwiązany. Podobne mam podejście do sponsoringu. Na razie nie. Dopóki daję radę zarabiać na życie, bieganie i podcastowanie, to niech tak będzie. Tomek Kwiatek miał do mnie dużo pytań, na część z nich już odpowiedziałem, więc wybieram te, które jeszcze jakoś mogę skomentować. Z kim najbardziej chciałbyś zrobić podcast ze sportowców polskich i zagranicznych? A może myślisz o osobach niekoniecznie będących sportowcami trenerach, fizjoterapeutach, twórcach ultra w Polsce? Działam bardzo spontanicznie. Nie mam długiej listy osób, z którymi chciałbym porozmawiać. W tej chwili wiem o trzech, czterech osobach. Co będzie dalej? Nie mam pojęcia. Interesują mnie przede wszystkim osoby jako takie i ich historia. Niekoniecznie muszą biegać, ale muszą mieć jakiś związek z Polskim Ultra. Takie jest założenie podcastu. Oczywiście pojawią się na pewno odcinki z ekspertami, jak to miało miejsce z Marcinem Petrusem. Jak szlifujesz swój warsztat? Dobre pytanie. Przede wszystkim uczę się relaksować. Przed każdym podcastem robię proste, wyciszające ćwiczenia oddechowe. Skupiam się na chwili. Staram się wyciszyć głosy ze świata zewnętrznego. Mam jakieś doświadczenia w medytacji i korzystam z tego. Druga sprawa. Słucham podcastów, których prowadzący mnie inspirują. Sprawdzam, jakby to było, gdybym zadawał moim rozmówcom podobne pytania: czy otworzą się wtedy bardziej? Trzecia sprawa. Słowo warsztat źle mi się kojarzy. Chciałbym być jak najdalej od klasycznego dziennikarstwa. Nie czuję się ani dziennikarzem, ani blogerem. Jestem tylko gościem, który jest ciekaw drugiego człowieka. A ta obłędna technologia zwana internetem pozwala mi na to, żeby dzielić się tym z wami. Który z twoich podcastów uważasz za najlepszy? Z którego ty dowiedziałeś się, nauczyłeś najwięcej? No i ja powiem wam, mam swoje typy. Ale chyba nie będę o tym mówił, żeby nikt nie poczuł się źle. Traktuję te chwile z moimi rozmówcami jak specjalne momenty. Podcasty żyją własnym życiem, ale te chwile są tylko nasze. Niech tak zostanie. To wszystko, moi drodzy. Odpowiedziałem na wszystkie pytania i opowiedziałem Wam mniej więcej moją historię. To, co mogę przekazać jeszcze od siebie do Was, to róbcie to, co kochacie. To brzmi jak banał, ale to jest cholerna prawda. I zobaczcie, jak to jest. Pomagać bezinteresownie innym ludziom. To po prostu przynosi szczęście. Dzięki. I błyszka.